Hej moi drodzy, z tej strony Shiro i kontynuujemy grę w Reinette Kinga, twórcy Riot Games. No i co? Jedyne co nam zostaje to w sumie kontynuować dalej naszą podróż, naszą MF-ką. Zobaczymy co tam się będzie dalej działo. Raven, co się stało? Odejdź! Zostaw mnie! Oho, no i kolejna waleczka. To tym razem już mamy dwa wilki. Znaczy szczury, nie wilki, bo są szczury. No i mamy kolejną tą naszą trującą mgłę. Więc mnie trzeba jakoś to wykombinować. No i tu innych ataków niż tych szybkich już nie użyjemy. Dobra, ale ja bym nadal sobie poleciał tym podziurawieniem. One mają już po 183 HP, to też sporo. Gdzie nas to prześle? Nigdzie, tylko się mogła w sumie zbliżyła. I teraz musimy też uważać na tą manę. Możemy użyć jeszcze jednego w sumie ciosu. I co ja głupio zrobiłem, bo mogę użyć tego i potem tego. I tak to teraz zrobię, ale nie będę miał już w ogóle many. Spieprzyłem to w sumie. Musimy walnąć natychmiastówką. Dobra, przeniesie nas tutaj. Co nadal nie będziemy w tej trującej mgle. Ta trująca mgła jest serio pierdzielnięta. Jak grałem w sumie za pierwszym razem, gdzie tam sobie dostosowałem wszystko do streamu, to właśnie ta mgła po prostu rozpieprzyła system. Dwa hity i po mnie było, po 100 chyba, nie, po 69 DPS-ów. Więc już w tej chwili nam lepiej idzie niż w tej mojej rozgrywce pierwszej. Dobra, ale to i tak musimy raczej użyć ostrzału za 20. Ale ja... To jeszcze nas nie grzmotnie. To już by nas walnęło. Tutaj też nas nie grzmotnie. A po ile to było? 12 obrażeń. Dobra, powinno ich w sumie zabić. Chociaż to jest rozdzielone losowo, czyli może być jeden overkill. Dobra, spróbujmy. No i pykło. Dobra, zaczynam rozumieć powoli, co tu się dzieje. Sara... Przyszli znikąd. Nie mogłem... Nic nie mów. Zachowaj siłę. Myślałem, że załatwiliśmy te stwory w Szarej Zatoce. Czy to... kolejny Harrowing? Nie wiem. Ale jeśli tak, to potrzebujemy pomocy. Potrzebujemy Illaoi. Ukończono. Zbadaj zejście. Umiejętności w Alei mają czas rzucania i wymagają many do użycia. Podczas wybierania umiejętności w Alei możesz zmienić Aleję na pasku inicjatywy, aby poprawić swoje ustawienie. Bracia i siostry, w Bilgewater pojawił się nowy wróg. Bogini Nagakaburossa mi go pokazała. Wskaż go nam, o zwiastunko prawdy. Rozpruwacz z krwawego portu zabija ludzi w ich domach i na ulicach. Wyczuwam strach i marazm, które ze sobą przynosi. Musimy oddać cześć Matce Węży, przywracając ruch i wypędzając go z naszego domu. Chwała bogini! Zwiastunku prawdy! Chcę dla ciebie walczyć. Jestem gotów. Czyżby? Jeżeli dasz z siebie wszystko w walce, Matka Węży może uznać cię za godnego. Jeżeli nie, weźmie sobie twoje życie. Poddaję się jej woli. Niegodny. Jest silny, kapłanko. Może przeżyć. Być może, jeśli bogini pozwoli. Chodźmy. Wróg na nas czeka.
A to ci Ilaoi. Umiejętności walają już czasem, dobra, to już było. Ulice tętnią życiem. Nagakaburosa się do nas uśmiecha. Czemu przyjmujesz tych obcych, kapłanko? Pailangi nie szanują bogini, ani tradycji buru. Tworzą własne ścieżki. Walczą, by żyć. Idź między nich, naucz się ich życia. Może nawet się trochę rozerwiesz. Mają wiele interesujących potrzeb. Ha, siostro, widziałam, jak szukasz uciech w tawernach. Nie musisz się wstydzić. Następnym razem się przyłączę. A teraz ruszajmy z rytmem ulicy. Tutaj. Ci mężczyźni rozmawiali o mordercy, którego szukamy. Poczekamy na zewnątrz. Nie chcemy przesiąknąć smrodem Pailangi. Więcej dla mnie. Okej, okay, czyli teraz zmieniamy rolę na Ilaoi. Ilaoi dołącza do drużyny. Rola leczenie, obrażenia, obrona. Potężną budowę ciała Ilaoi przyćmiewa jedynie jej niezłomna wiara. Jako kapłanka Wielkiego Krakena używa ogromnego złotego posążka do wydobywania mocy z dusz swych wrogów oraz wzmacniania i chronienia sojuszników. Wszyscy, którzy odważą się przeciwstawić zwiastunce prawdy Nagakaburosy, szybko odkryją, że Ilaoi nigdy nie walczy w pojedynkę. Bogini z Wyspy Węży staje u jej boku. Umiejętności w lochu. Za młodu Ilaoi poznała tajniki Buhuru, dlatego teraz potrafi czytać i rozumieć glify Buhuru. Buhuru. Jej umiejętność w lochu, cios macką zadaje obrażenia i pozwala Ilaoi rozpocząć walkę z aktywną macką. Jako kapłanka Nagakaburosy, Ilaoi potrafi zarówno niszczyć wrogów, jak i wspierać swoich sojuszników. Wiara Ilaoi w jej boginię jest niezachwiana. Podczas walki przywołuje macki, które atakują wrogów i wzmacniają jej umiejętności. Za pomocą prowokacji Ilaoi może zmusić wrogów, aby zaatakowali ją i zamiast jej sojuszników. Dobra, czyli jest taki tank, taunter i w sumie wspierająco depesujący. Znajdź kapitana statku. Mówię ci, nic nie cuchnie tak jak koszmar... Czekajcie, ktoś mnie tutaj się... Mówię ci, nic nie cuchnie tak koszmarnie jak Doki Rzezi. Coś się zająkałem. Marzyła mi się wielka przygoda. Pierwszy przystanek, Bilkwater. No i teraz... No i teraz muszę tutaj tkwić. Nie będę czytał tych wszystkich tekstów, bo to jest bez sensu. Jak wyglądacie na groźnych, ale Gangplank był gorszy od diabła. Ktoś musi wiedzieć tu coś więcej o rozpływaczu. Dobra, jak nam nie pozwalają tam iść. Gangplank był bardziej kapitanem niż królem, a na statku kapitan jest twoim bogiem. Przeklęte. Ale co przeklęte? Byłem kiedyś najbogatszą w całym Bilgwater. Facet od wielkich ryb. Obiecał mi 3 statki. No i co? I skończyło się jak się skończyło. Mogę tu wejść? Mogę tu wejść, o Jezu. Wiem, że polowanie jest niebezpieczne, ale spodziewałem się niebezpieczeństw na morzu. Żuraw się zawalił i omal mnie nie zabił. Iksir oczyszczenia, grupowego uzdrowienia, utwardzona skóra. A, czyli taki sekrecik był. No, już nie mogę przejść, prawda? Okej. Róg nie opuszcza tego stworzenia nawet po śmierci. Jego ciało z pewnością nakarmi wielu. Z Gangplankiem można było zarobić, ale nie wolno mu było ufać. Fortune można ufać, ale nie ma co liczyć na zysk. Jeszcze nie wyjdziemy. Tam jeszcze coś się świeci. Mam kolejnego kolczastego węgorza. Chyba tym razem dostaniemy tygodniowy urlop. Drogi pamiętniku, nareszcie udało mi się dotrzeć do Bilgwater. Do oczu napływają mi łzy szczęścia. Nieznośny odór śmierci idący wraz z falami powietrza potwierdza moje przypuszczenia. Wyspy cienia czyhają tuż za horyzontem. Po wielu latach poszukiwań mam przed sobą doskonałe znalezisko. Od najmłodszych lat tliło się we mnie pragnienie uwiecznienia na płótnie najrzadszych widoków tego świata. Ruin błogosławionych wysp osnutych aurą pradawnych duchów i zjaw pełnych upiorów.
Udało mi się przemierzyć cały Valoran i przepłynąć najmroczniejsze z mórz, aby tutaj dotrzeć. Mój talent zostanie poddany próbie melancholijnych zgliszczy tej krainy. Moje pędzle poskromią nieprzyjazne zjawy. Stworzone przeze mnie dzieła staną się współczesnymi klasykami, przy których bledność będzie każdy portret Jarvana. Demacjańska arystokracja będzie zabijać się o możliwości wywieszenia moich obrazów w swych komnatach, a ja zapiszę swoje imię na kartach historii własnym pędzlem. Dobra, to jest fragment fabuły Wizjoner. A co? Dobra, to idziemy tam na dół. Zobaczymy, co się tam dzieje i co to jest za rzeźnik. Smród Pailangi? Czemu mój lud jest taki uparty? Zapewne po tobie. Zdarzyło mi się widzieć wielkie monstra z głębi oceanu. Gangplank był znacznie gorszy. Och, po co nie było tyle rumu Myrona? Już nic nie było? Nic nie było. Za Gangplanka było nieciekawie. Jezu, ale ma ta gra problemy z tym gadaniem. Ostatniej nocy pojawił się szachraj sztormów. To ty. Mały człowieczku, gdzie mogę znaleźć rozpruwacza z krwawego portu? A kto pyta? Jestem Ilaoi, zwiastunka prawdy na Gakaburossy. Prowadzę lud Buru. Jasne, paniusiu. A ja jestem rzecznym królem Tamem Kęczem. Spadaj, ale już! Może pokaz sił zmieni twoje zdanie? Wybacz, ale nie wdaję się w bójki z jakimiś dziwnymi babami w barze. A więc jesteś niegodzien. A może się boisz? Widzisz ten miecz? Przeszyłem nim setki ludzi. Większość była postawniejsza od siebie. To jak, idziesz do domu? Myślałam, że będziesz silniejszy. No kurwa, szako? Pieruchy mieczem? Twoja porażka wiele cię nauczy. Dobra, zobaczmy, co ma Ilaoi w swoim zanadrzu. Uderzenie macką. Zadaje 18 punktów obrażeń, generuje 10 punktów przeładowania, 50% szans na przeładowanie jednej z macek. Leczy cel o 43 punkty zdrowia i leczy dodatkowo za każdą mackę. Sroga lekcja. 38 punktów obrażeń i zmusza wszystkie maski do użycia celu, zdając mu podwójne obrażenia. W sumie spoko, ale zaczynamy zawsze od natychmiastowego, podstawowego ataku. Koniec z tobą! No ale nie ma za dużo w sumie HP. To na pierwszy poziom. Metka miała 9. Macka sama sobie tłucze. Walimy drugą. Zerwane ścięgno mi tam wpadło? Dobrze. Tak, zmniejszę szybkość o 20. Macka sobie uderzyła. Ej, a to nie powinno być dwie macki teraz? Jak ja się uleczę w tej chwili, to maska mi zniknie. Dobra, sprawdźmy. Chyba nie. O, jest druga maska. No, tracisz ducha. Jakie DPS-y. Dobra. Dwie maski poleciały. To kurczę, szkoda, że nie wali AOE. To przeznaczenie. Właśnie, bo to już tak to... Nie ma co. No ale dobra, to się przynajmniej uleczymy. No, chwila to nam ładnego. Nie powiem, że nie. No i kończymy to. Walnięciem. To nam jedna macka znikła. Kurczę, nie skończymy tego. 18. No muszę walnąć światło to. Światło bogini! Jeszcze mi za 4 walnął.
nic. Liczyłam, że będziecie silniejsi. Dobra, biała esencja. I mamy drugi poziom. Zobaczymy, jak teraz wygląda levelowanie tutaj. Nowa umiejętność lecznicza mgła. Leczy wszystkich sojuszników, przywracając im 39 punktów zdrowia. W sumie spoko. 39 HP dla wszystkich. No to jeżeli mamy drużynę 3-4 osobową, to jest tylko naprawdę na spoko. Tyle cię stać? Zaczynało się robić ciekawie. Rozpruwacz z krwawego portu. Gadaj. Nie znam nikogo, kto go widział. Podobno grasuje w zaułkach w pobliżu Nor. Mówią, że nie jest raczej do końca żywy. Nie umarły. Ma zimną skórę, jak trup, a oczy zupełnie puste, jak wyciągnięte z wody truchło. Stwór uwięziony między życiem a śmiercią. Skaza na obliczu bogini. Ma słabość do kapitanów. Znajdź jakiegoś, a rozpruwacz nie będzie daleko, tak mówią. Dziękuję, człowieczku. Hej, może zostaniesz jeszcze chwilę? Nigdy nie piłem z kapłanką. Jesteś zbyt delikatny. To przypadkiem nie chodzi o Pajka? Chyba chodzi. Dobra, przejdziemy się jeszcze tutaj do głównego naszego... naszego barmanka. Witam w naszym skromnym przybytku. Powiedziałbym, czuj się jak u siebie w domu, ale wyrządziłbym ci w ten sposób więcej krzywdy. Co to za miejsce? A na co ci to wygląda? To bar kapitański. Ludzie przybywają tu prosto z portu, kiedy odwidzi im się morze. Nasze ceny nie są na kieszenie skąpców, dlatego włóczęcy nie zaszczycą nas swoją obecnością. To pomaga przyciągnąć konkretniejsze towarzystwo. Rozpruwacz, coś ci mówi? A kto nie? Każdy ci powie, że lubuje się w morskich kapitanach. Po nocy pełnej roboty możesz spotkać ich szczątki wpływające w morzu. Ja, jako karczmarz, czuję się w miarę bezpiecznie, choć nikt nie przewidzi, do czego zdolny jest dziki pies zapędzony w kozi róg. A, to były dwa te teksty, które tutaj były. A i co? Cały czas gadanie o gangplanku. W sumie nie chcę mi się tego czytać, no stop. Te teksty nic nie wnoszą do gry. Ani nawet do fabuły. Dobra, wychodzimy stąd. Słyszeliśmy hałasy. Moi nowi przyjaciele Pajlangi tylko chcieli poznać nasze tradycje buru. Przeszukajmy pobliskie nory. Co to było, przepraszam bardzo? A, teraz mamy ich w swoim teamie. Zobaczmy, co oni tam mają. Brak wzmocnień na umiejętności. Jakieś tu? Nic? Zero? Nul? Dobra. I nie pokażą nam nic. Gdzie ja miałem iść? Bar kapitański. Do Nory. Dobra, musimy iść w stronę Nory. Możemy iść tędy jeszcze? To nam chyba nie pozwolono wtedy przejść. A nie, mogliśmy tu przejść, tylko nam po prostu się nie chciało dalej iść. Dobra, no to idziemy w stronę Nor. O, czy tu shiftem można biegać? Chyba nie można. A nie, dobra, można. Oki. Idziemy dalej. Wybieracie się do Nor? Ho, ho, nie zazdroszczę. Slamsy Bilgwater. Kolejne przedmioty? Nie. Jeden goldik tylko. Trafienie wrogą umiejętności w lochu. Nie przeczytałem do końca. No dobra, to co daje ta spacja? Nie rozumiem. Poznają mnie! Okej, czyli tak, najpierw gramy kapłanką i ona ma cios prosty, zadaje 18 punktów obrażeń w postaci dwóch trafień. Generuje 10 punktów przeładowania. I obrona. No to w sumie tak bym powiedział, że słabo. Ale mam przynajmniej leczenie.
To będziemy bić na początku prostymi. Jest już jedna macka. No ale my nie mamy zbytnio many. Ja bym po prostu na początku... po prostu na początku walił ich na pyrę. 10 punktów, 19. Lekcja. I tak ich nie zabijemy. A nie, zabijemy ich teraz, dobra. Przynajmniej jednego się pozbędziemy. Ups, kogoś zepsułam. Na wojowników nałożone mogą zostać specjalne efekty statusów, wzmocnienia, pozytywne efekty oraz osłabienia, negatywne efekty. Osłabienie można usunąć korzystając z oczyszczenia. Sojusznicy Buchurów w twojej drużynie mogą korzystać z umiejętności oczyszczenia, a jeśli masz eliksir oczyszczający, jego wypicie wywoła taki sam efekt. Całe krwawienie poleciało. No dobra, oczyszczenie, równowaga. Teraz się wychilujemy. Ale napierdziela. Dobra, tego jednego sprzątniemy już. Tu dwie macki, walniemy pewnie jakimś spelem teraz. Leczenie... Dobra, to. Ten się wyleczy bez problemu, tylko teraz jeszcze będzie atak niestety. Jeszcze krwawienie wpadło. Pewnie zabiło go? No teraz już zabiło. Dobra, 96 PD, tylko ciekawe, że tamci nie dostają żadnych statystyk. Weźmy wszystkie te łupy stąd. I lecimy na górę. Jest jakieś przejście, tam jest skarb. O nie, nie, to idziemy w tamtą stronę. Nie mogę się przyłączyć na innych bohaterów. Szkoda. Bo Iloi wydaje się taka ociężała. O, coś mu zadałem teraz. Wszystko jest w ruchu. Czyli da się ich bić. Da się ich tłuc. To znaczy, że jest okej. Dobra. Jakie oni mają perki? O, nie chciałem tego. Nie chciałem tego. Wyszło źle. Chciałem zobaczyć, jakie oni mają aktywne perki. Obrażenia nieuchronne, lekkie obrażenia, spowolnienie, duże obrażenia. Okej. Dobra, to walimy Iloi zwykłym uderzeniem. To skoro już tego rabusia zaczęliśmy tłuc, to bijemy rabusia. Jak dobrze pójdzie, ona waliła tam 18 chyba DPS-ów, dwa razy po 9. Spokojnie, spokojnie! Tak. I tego już wykończymy. To krwawienie wpadło. To użyjemy z miejsca leczenia. To. I cykniemy. Ile to potrzebuje many? 15. Dobra, 5 many mniej. To nie jest straszne. I teraz tą kapłanką jeszcze musimy się ruszyć. To jest proste, myślę, że akurat załatwi trochę sprawy. Tu wpadnie oczyszczenie, czyli leczenie. To znów tu krwawienie wpadnie. I pierwszy co raz będę walił tych. Bilgewater dostanie nauczkę. Iloi, poziom trzeci. Odblokowano ulepszenie umiejętności. Można aktywować ulepszenie dla Iloi w menu umiejętności. Dobra. To jak tu jest? Gdzie tu jest menu umiejętności? Nie ma. To jest przewodnik po walce. Ekwipunek umiejętności. Tu są. Nie chcę. Natychmiastowe super umiejętności zaraza. Zużywa wszystkie maski, a czemu ja tego nie mam jeszcze? Duża macką, jeden cel, super umiejętność wymaga ile? 100? Dobra, ale możemy chyba tutaj ulepszyć, rozumiem, tak? Duża czas rzucania do długiego, ale zwiększa podstawowe obrażenia leczenia do 64. I tu mam 50% na stworzenie macki. A podstawa jest 47. To wiecie co, ja bym poszedł chyba raczej na stworzenie tej macki, bo te macki w sumie fajnie biją potem. A ja mogę się potem przemieszczać, a to dobra, to nie jest źle.
Dobra, na razie pójdziemy z tymi mackami. Zobaczymy, jak dalej pójdzie. Drogi pamiętniku, droga na wyspy cienia okazała się niezwykle kosztowna. Żeglarze z Bilkwater nie chcą dobrowolnie nawet zbliżać się do ich brzegu. Poszukiwacze skarbów płacą przewoźnikom za przeprawę do stacji zaopatrzeniowych w pobliżu archipelagu. Sprowadzają własne łódki i przedzierają się nimi przez gęstą mgłę spowijającą wyspy. Los zmusił mnie do podjęcia takiego samego działania i wcale nie niższej o zapłaty. Okędziarska dziewica, który zabrał mnie do stacji, kosztował mnie więcej niż udało mi się zarobić za ostatnie zamówienie w Demacji. Spędzę tydzień w tutejszej karczmie, w międzyczasie ucząc się żeglowania małą łodzią. Moje ciało nie przywykło do takiego wysiłku, ale przynajmniej pełno tu niespotykanych widoków. Nie tracę nadziei, wszystko skończy się dobrze, w to trzeba wierzyć. O, marzenia matką głupich, znaczy marzenia, wierzenia, wiara, nadzieja, miłość. Chyba jak tak dalej pójdzie, to ja zaraz przywołam kapitana planetę. Bierz się determinacji i obciążony mosiężny posążek. Tylko pytanie, czy ja mogę to ekwipować gdzieś tutaj? Mana Moon. Legendarna broń wykuta przez mistrza partnerstwa, co na esencję życiową. I obrońca Poro. No to chyba z DLC-ków tam było to, co kupowałem. Dobra, naszyjnik grabieżcy. Luksowy zestaw mikstur. To sobie w sumie zostawimy na później. Składniki, przedmioty zadania, posiłki. No spoko, tylko tak. Gdzie ja mogę to ekwipować? Mogę tutaj? No, jak to zrobić? No dobra, w sumie wszystko fajnie, ale jak to zrobić? To musi mieć konkretnego bohatera. Ale nie widzę, żeby to się zaekwipowało gdzieś. Czekajcie chwilę. Zobaczmy jeszcze raz te bronie. Obrońcy Poro nie mogę. Posążek Poro już mogę. 4, 6, 3. 8, 2, minus 3. No to nie wiem, czy ja nie wolę tego posążka. No dobra, ale czemu to jest plus 4? Nie rozumiem tego. Okej, bo to się zmienia. Ten będzie miał moc ataku większą. Tu zmniejsza się moc ataku, ale dodaje wytrzymałość fizyczną obronę. Nie, dobra, to ja wolę ten poziom trzeci. 8 plus 8 i pierścień determinacji też założymy, bo tego... to też można założyć. Czemu tu nie pokazuje naszego bohatera, nie wiem, jakiegoś jego ekwipunku czy coś? To jest w sumie słabe. Bestiariusz. Ekwipunek, a tu jest. Ej, to w co ja wtedy kliknąłem? Ekwipunek i ekwipunek? Dziwne. No właśnie, tu mam wszystko pokazane, jakie mam DPS-y i tym podobne. Tu daję zdrowie 20 w sumie. Dobra, ale tego nie potrzebuję. Zabraliśmy wszystko. I lecimy dalej. Zobaczmy, co tutaj się będzie działo. Tu musimy iść na górę, to rozumiem, tak? Ej, ale i tu jest skrzynia. Ale to trzeba i tak wejść na górę, dobra, nieważne. Pewnie jedna walka będzie. To co? Kapliczki zapewniają wzmocnienia na następną walkę. Ołtarz ukojenia. No, ale to nie pokazało jednak? Dziwne to jest czasem. Krzępki skóry mrocznego wilka. Jak ich uderzymy, to mają faktycznie mniej HP. Twoja porażka wiele cię nauczy. Ale z miejsca już. Po wejściu w interakcję z kapliczką utrzymasz dar, który pojawi się jako specjalny obszar paska inicjatywy podczas kolejnej walki. Wojownicy z twojej drużyny, którzy się na nim znajdą, otrzymają wzmocnienia, gdy obszar dotrze na początek paska inicjatywy.
Nie przejmuj się, jeśli wrogowie dostaną się na twój obszar. Dar zapewnia premię jedynie członkom twojej drużyny. Zmyję ci z twarzy ten uśmieszek! Oni pierwsi atakują? Nie, nie. Coś miałem powiedzieć. To prawda, dostałem wtedy obrażenie, jeżeli ich zaatakujemy, ale wtedy już mamy na pewno walkę, więc... Więc coś za coś. Dobra, to łatwiejmy. Całkowicie. Nawet zużywając wszystkie punkty akcji. Krwawienie i tak wpadło. Myślałem, że to inaczej trochę wyjdzie. Mamy już tu 50% szansy? Nie, nie mamy. Chyba się nie aktywowało. To było w alei tu. Tutaj, przepraszam. Ale też się nie pokazało. Nie, wiecie co? Inaczej to zrobimy. Nie ma oczyszczenia. I tak muszę poczekać na następną turę. Będzie 23 punktów obrażeń i 50% szans na przewołanie jednej macy. Jednej z macy. Dobra, teraz dostajemy oczyszczenie. Zrobimy na szybkim. Tu polecimy już z atakiem. On już nie ma chyba bleedingu. To niepotrzebnie brałem to oczyszczenie. To jednak dobrze. Bo to nie wyczyściło mi całkowicie efektów. 49, a na szybkim 40. Macie się za godnych? Dziękuję. No i dobra. Disclarity. I wygraliśmy. Jesteśmy godni. Levela raczej jeszcze nie będzie, ale za to mamy strzępki skóry mrocznego wilka. No i jeszcze trochę nam brakuje do levelu. Za dwie walki. Dobra, moi drodzy, ale to już na ten odcinek byłoby wszystko. Zapraszam was do lajkowania, subskrybowania i ogólnie oglądania. Dzięki wielkie, trzymajcie się. Hej, hej!